no straszliwa tragedia, oczywiście straszliwa żałoba, bo nie tylko oni zginęli, zginęło również prawie 100 innych osób, prawie najważniejszych osób w państwie, więc oczywiście jest to straszna tragedia. To był wypadek, po prostu były złe warunki atmosferyczne, na razie nikt nic nie wie, tak naprawdę jakie były powody. Wielkie nieszczęście się stało, no ale cóż można poradzić. Każdemu wpisane jest nieszczęście, jednym tak, drugim tak. Ale jak pan to odbiera? Jak można odbierać tragedię? No na pewno nie z uśmiechem, tylko z żalem.